Witam Państwa na dzisiejszej debacie Historia zza kulis. Są ze mną doktor habilitowany Paweł Kowal. Profesor i profesor Sławomir Cęckiewicz. Po raz trzeci w tym tygodniu. I ostatni. Tak, właśnie tak zastanawiam się, jak tutaj zacząć, żeby to wszystko dobrze zabrzmiało. Oczywiście, że pretekstem tutaj do spotkania jest bardzo ciekawa i jedyna taka książka, tak mi się wydaje. Nie chcę nikogo urazić oczywiście, o historii transformacji z punktu widzenia polityki międzynarodowej, bardzo szeroko pojętej. Niedawno obchodziliśmy 30-lecie III RP, tą umowną datę 4 czerwca 1989 roku. W mojej ocenie trochę te obchody miały charakter, ja nie byłem na miejscu, nie byłem w Gdańsku, ale trochę taki specyficzny. Pojawiają się dwie teorie przy okazji takich rocznic. Nawet była pochwała pani prezydent Gdańska. Nie omieszkałem tego nie zauważyć. Ale pojawiają się takie dwie teorie przy okazji tego 30-lecia, 4 czerwca 1989 roku. O prawdziwą, znaczy kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy ta transformacja tak naprawdę się zaczęła, kiedy pojawił się ten prawdziwy koncept i zaczął być realizowany praktycznie. A druga rzecz, czy była alternatywa dla tego wszystkiego, co się stało, tak mówiąc trochę po heglosku, czy byliśmy skazani na to, co miało miejsce? I tu zacznę od profesora Kowala. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie. Dzisiejszy dzień nie jest prosty. Właśnie zaczynają się wakacje. Jutro Boże Ciało i do tego taka solidnie letnia temperatura. Tak, jest dowód w sprawie, że książka została przeczytana przez profesora Cęckiewicza. Skrupulatnie. Z zakładki, zobaczcie Państwo. Pierwszy temat, czyli kwestia, kiedy stało się jasne, że blok sowiecki jest skazany na mocne uderzenie i że będzie rozmontowany. Dla mnie są takie dwa momenty. Pierwszy moment zaznaczyłbym na osi czasu między 77 a 78 rokiem, czyli pomiędzy nominacją Brzezińskiego a Jana Pawła II. Mam swoje do tego podejście, które nie podoba się, dość często nie podoba się ze względu na to, że traktuję Jana Pawła II nadmiernie jako polityka, ale wydaje mi się, że wtedy powstała konfiguracja, w której można było zebrać to, co najlepsze z amerykańskiej polityki powojennej, antysowieckiej. Ona powstała wtedy, kiedy doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych został ktoś, kto pochodził z Europy Środkowej, kto pochodził z Polski i wiedział wszystko na temat systemu. Miał do tego też emocjonalny stosunek, bo wbrew pozorom ten element emocji, element osobistego doświadczenia w analizie politycznej też powinien być brany pod uwagę. Poświadczają to wspomnienia Brzezińskiego. A następnego roku, powiedzielibyśmy językiem takim żargonem politologicznym, decydentem w skali globalnej został Jan Paweł II. I tutaj doszło do absolutnie wyjątkowej synergii, gdzie rozumienie obu tych polityków było rozumienie systemu sowieckiego i tego systemu imperialnego sowieckiego było dość oczywiste. To znaczy, żeby rozmontować Układ Warszawski, trzeba wyjąć Polskę. Żeby rozmontować Związek Sowiecki, trzeba wyjąć Ukrainę. I można powiedzieć, że w takim najbardziej ogólnym schemacie to wszystko już zostało powiedziane na pańskie pytanie. To znaczy wszystko już powiedziałem. Potem był oczywiście rok 81 i te kilka dni wahań Reagana. Wahania Reagana były kluczowym momentem dla przemyślenia tego, na co decydują się Stany Zjednoczone. A wystąpienie Reagana, które w Polsce weszło do historii jako wystąpienie życzliwe wobec Polaków, ja uważam, że w istocie trzeba traktować jako wypowiedzenie wojny Związkowi Sowieckiemu. Bo w gruncie rzeczy Reagan instrumentalizuje tam sprawę polską. Reagan uważa, że to jest moment, kiedy... I to zrozumie każdy, kto to wystąpienie przeczyta na świeżo. Bo bardzo dobrze się opowiada o wystąpieniach, które
znamy tylko jako pewną kalkę, która się już przetworzyła w naszej pamięci. Reagan wyraźnie mówi, że, czy obwinia za stan rzeczy Związek Sowiecki. No i później mamy do czynienia już z pewną sekwencją wydarzeń, dla których kluczowy jest rok 85, czyli rozmowa przedstawiciela Reagana w obecności Brzezińskiego w gabinecie Rockefellera, kiedy Jaruzelski dostaje tę swoją ostatnią możliwość skorzystania z koniunktury, która się właśnie pojawiła. Czyli to jest to źródło, które ma problem, ponieważ zostało odkryte bardzo późno. Zbigniew Brzeziński je późno przedstawił. Czyli źródło, które nie jest uwzględnione w większości syntez współczesnej historii Polski. Ale uważam tę kluczową notatkę sporządzoną przez Brzezińskiego, która jest zresztą dostępna, za takie brakujące ogniwo w mojej teorii transformacji, która pokazuje dużo większe znaczenie Ameryki i polityki amerykańskiej, a szczególnie Ronalda Reagana w drugiej kadencji prezydenckiej, dla rozmontowania systemu politycznego w Polsce. I z tego punktu widzenia odpowiedź na drugie pytanie jest znacznie krótsza. Ja uważam, że nie było za bardzo alternatywy, szczególnie jeśli chodzi o politykę wschodnią, ponieważ nie byłoby możliwości przeprowadzenia transformacji systemowej w Polsce, gdyby nowa elita polska zdecydowała się na przykład na politykę wschodnią opartą o próbę rewindykacji. Co można sobie wyobrazić? Gdyby Amerykanie nie stworzyli tego dość mocnego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego opartego o NATO i Unię Europejską, bo pamiętajmy, że tutaj też amerykańska rola była kluczowa, można sobie przecież wyobrazić spory graniczne. Tym bardziej, że one się pojawiały na przykład podczas wizyty, tak te kwestie się pojawiły na przykład podczas wizyty Skubiszewskiego na Białorusi jeszcze w 90 roku. Czyli ja uważam faktycznie tę historię za w pewnym sensie bezalternatywną. Nie mogłoby dojść do transformacji i zmiany w Polsce, gdyby polityka wschodnia nie została ustawiona według tych reguł, jakie opierały się na tradycji sowietologii, na myśli Giedroycia, ale także na myśli Jana Pawła II. A do tego zaraz dojdziemy, do postaci Giedroycia. Profesorze, czy pan profesor ma podobne zdanie? Dzień dobry państwu. No, Paweł tutaj mówi o jakby zewnętrznym koncepcie rozmontowania Związku Sowieckiego i jakby zewnętrznych przesłankach powodujących no jakby taki, a nie inny model transformacyjny w końcu lat 80. I jak spojrzeć na tą kwestię właśnie z perspektywy Zachodu czy Stanów Zjednoczonych, stolice apostolskie, ale no Stany Zjednoczone są tutaj kluczowe jako imperium rządzące, czy współrządzące światem po tym nowym wyłonieniu się nowego układu sił w wyniku II wojny światowej, to ja się z tym zgadzam. W ogóle nie mam tutaj żadnych tak naprawdę uwag. Pewnie na jakiejś akademickiej dyskusji, w jakichś szczegółach byśmy mogli się pospierać, ale generalnie oczywiście tak uważam. Tak jest, jak Paweł mówi. Jakby sporem polskim, ale wewnątrz polskim tak naprawdę jest spór o to, czy tutaj mogło być inaczej. Ale ta książka na przykład jest, wiecie państwo, dla mnie jako krytyka modelu transformacyjnego polskiego, to ta książka jest ciekawa, wiecie, z jakiego punktu widzenia? Z takiego punktu widzenia, że w zasadzie ona pokazuje, że to był proces zdeterminowany przez Stany Zjednoczone i przez Zachód. I że w gruncie rzeczy nie było alternatywy dla tego modelu transformacji przeprowadzanego w Polsce. I teraz od razu uprzedzam, wszyscy, którzy stwierdzą za chwilę, że jestem zgniłym okrągłostołowiczem, liberałem i tak dalej, zmieniłem poglądy, to nie, ja ich nie zmieniłem, ale po prostu na przykład czytając tą książkę, czy zdając sobie sprawę z tego, jaka była rola Stanów Zjednoczonych w całym procesie transformacyjnym, to myślę, jakby rozumiejąc w ogóle politykę, tak myślę, światową i rolę Stanów Zjednoczonych również w całym procesie transformacji ustrojowej w Polsce, że alternatywy dla tego modelu nie było. Z wszystkimi negatywami, które
próbujemy do dzisiaj w związku z tym jakoś przewalczyć w naszym kraju. Tak ogólnie bym na to odpowiedział. Oczywiście jest jeszcze inne spojrzenie, to wewnętrzne i oczywiście ono jest bardziej jakby krytyczne, można na innych poziomach o tym dyskutować, na przykład to, że komuniści wiedzieli, że muszą się z jednej strony w jakimś sensie otworzyć, dokonać jakiejś transformacji, jakichś przeobrażeń wewnętrznych ze względu na to, że ich państwo staje się państwem, które bankrutuje. Tak? I na ten temat też można by sporo dyskutować, jak oni sobie zdawali w ogóle z tego sprawę. Drugi aspekt to jest podłączenie się pod model transformacyjny, pierestrojkowy, który po 1985 roku promuje Gorbaczow, co fajnie Antek Dudek wielokrotnie jakby przedstawiał, albo się pan, czy tam towarzyszu Jaruzelski podłączysz pod nas, albo przestaniesz być pierwszym sekretarzem. I to jest jakby ta perspektywa. I trzeci jakby wątek z tym związany, to jest podłączenie się pod Gorbaczowa i w jakimś sensie później podłączenie się pod ten model, o którym mówił Paweł, model amerykański, zachodni transformacji, bo one gdzieś tam na jakimś, oczywiście to jest do dyskusji, Paweł tutaj o tym pisze w książce, kiedy to nastąpiło ostatecznie i też tutaj co do tego nie mam raczej krytycznego zdania. Ale w jakimś sensie później te trzy elementy się ze sobą spotykają, co nie znaczy, że wszyscy początkowo grają do tej samej bramki, bo nie wiem, Jaruzelski z Sarewiczem może chcą uratować swoje głowy, bo myślą, że efektem tego modelu transformacji, który Ameryka promuje, będzie to, że oni pójdą do więzienia albo coś się im stanie, prawda? A z drugiej strony właśnie, że jak się nie podłączą pod Gorbaczowa, to Gorbaczow będzie miał alternatywną ekipę, która jednak to ten cały proces pierestrojkowy w Polsce wykona. No ale to jest jakby na inną dyskusję. Pytanie moje do profesora Kowala jest takie. Dlaczego Amerykanie, w jaki sposób typowali i dlaczego do tej osoby, która tą transformację, czy jej zręby ma przeprowadzić w Polsce, był generał Jaruzelski? Jeśli chodzi o generała Jaruzelskiego, jedna rzecz do tego, o czym mówił Sławek, czyli ja nie mam wątpliwości, że Jaruzelski jako dyktator, zresztą w moim przekonaniu w państwie, które ciągle nosiło cechy totalitarne, a nie autorytarne, ja nie lubię traktować autorytaryzmu jako stopnia do totalitaryzmu, czyli jako takim państwie zdychającego totalitaryzmu, czy już prawie zdechłego, ale posiadającego teoretycznie wszystkie atrybuty, których oczywiście nie używało wszystkich w latach 80., ale je posiadało. Więc Jaruzelski jako dyktator w takim państwie nie różnił się niczym od wszystkich dyktatorów na świecie. Jego pierwsza myśl, jego pierwszy strach dotyczył jego osobistego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa jego bliskich i możliwości przeżycia zmiany. Co do tego nigdy nie miałem wątpliwości. Więc mi się wydaje, że choćby z tego punktu widzenia dla Jaruzelskiego rozmowa u Rockefellera była kluczowa, ponieważ on w tej rozmowie, po tej rozmowie mógł dojść do wniosku. Tam wszystkie rzeczy są opisane dość ogólnie z tej rozmowy, chociaż ja ją polecam zawsze, tę notatkę, to jednak też nie jest krótka notatka, notatkę Brzezińskiego, ale sprawa jedna jest zasadnicza. On z tej rozmowy musiał wyjść z przekonaniem, że jemu się nic nie stanie. To znaczy, że jest szansa na to, że on przejdzie przez transformację bezpiecznie. I w gruncie rzeczy nie wiemy do końca, dlaczego tak było, bo ten mechanizm nie jest do końca wyświetlony, ale Jaruzelski faktycznie przez transformację przeszedł bezpiecznie. Oczywiście w przypadku Jaruzelskiego nie było na przykład problemu indywidualnego majątku zbyt dużego, bo on nie był zbyt majętnym człowiekiem, ale oczywiście pojawia się problem majątku różnych ludzi w jego otoczeniu. I cała kwestia, którą staramy się zrozumieć, jakby dotykając tej natury transformacji, dotyczy tego, na ile on mógł na własną rękę działać w 1985 roku, po tym jak dowiedział się z innej notatki sporządzonej przez swojego adiutanta Górnickiego, tydzień po wyborze Gorbaczowa, że Sowieci zgadzają się na pewien poziom autonomii w działaniach zewnętrznych państw
obozu. Co nie znaczyło, że zgadzają się na dekonstrukcję systemu imperialnego. Ale ten margines, jak sądzę, wypełniany także informacjami wysyłanymi jednak do Moskwy, albo przynajmniej przekazywanymi ustnie, bo oni mieli dość często kontakt, Jaruzelski z Gorbaczowem, był jakoś zagospodarowany przez ekipę Jaruzelskiego. Coś, co mogłoby być jeszcze motywem, to wydaje mi się, że ta sprawa zresztą wciąż jest takim ciekawym zagadnieniem dla historyków i ona ma uniwersalne znaczenie, bo ona dotyczy modelu transformacji systemowych reżimów niedemokratycznych. To jest kwestia kontaktów z Amerykanami już na samym początku stanu wojennego, dlatego że zapominamy o tym wątku, który się pojawił po śmierci Breżniewa, czyli kontaktach za pośrednictwem Adama Schaffa, które w rzeczywistości były. Adam Schaff, ja to wiem skądinąd, już nie pamiętam, czy to napisałem, czy nie, ponieważ mam to tylko w relacji. Adam Schaff miał kilkukrotny stały kontakt ze Zbigniewem Brzezińskim. My dzisiaj też już wiemy, że pozycja Zbigniewa Brzezińskiego w administracji amerykańskiej nie była po prostu pozycją byłego polityka, tylko była pozycją człowieka bliskiego administracji Reagana, który, przynajmniej tak wynika z wypowiedzi Brzezińskiego, kiedy żył, miał dostęp do tajnych dokumentów amerykańskich, do obiegu tych dokumentów, był do tego upoważniony przez Reagana i jego otoczenie, czyli próba nawiązania kontaktu z Jaruzelskim i uznania, że Jaruzelski może być tym transformatorem, jest sprawą, wydaje mi się, dzisiaj oczywistą. Ona została zablokowana w czasach Czernienki. To jest jeszcze kwestia takich subtelnych rozważań na temat tego, jaką politykę prowadził Andropow, a jaką Czernienko. Bo to jest dość też ciekawy temat dotyczący z kolei później Gorbaczowa, bo wydaje mi się, że Gorbaczow był jednak bardziej niż się sądzi kontynuatorem polityki Andropowa. Czyli nie traktuje tej polityki jako lepszej, tylko traktuje ją jako inteligentniejszą. I to nam wyjdzie przy kwestiach kościelnych i przy kwestiach narodowościowych. Ale nie ma, podsumowując, ostatecznego pytania, nie ma ostatecznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tą osobą był Jaruzelski i jego ekipa. A być może dlatego, że nie było możliwości wykreowania innej ekipy w Polsce, a wszystkie inne, które mogłyby się pojawić, gdyby Jaruzelski został obalony, bo to też chyba, przynajmniej w percepcji Jaruzelskiego, jeszcze w 83-84 roku było jasne, że Jaruzelski może zostać wymieniony pod wpływem jakichś niekorzystnych dla siebie okoliczności na jakąś ekipę ostrzejszą, powiedzmy, typu Milewski czy jakieś osoby tego rodzaju. Po 85 roku system władzy w Polsce był na tyle skonsolidowany, że nie było możliwości prostej zamiany w szybki sposób ekipy władzy, a wydaje mi się, że dla Zachodu było jasne, że wokół Jaruzelskiego są osoby, które mogą być zainteresowane przetrwaniem, czyli uchronieniem swojej skóry, krótko mówiąc, i one były podatne. One były dość wyraźnie podatne na to, żeby przyjąć na siebie rolę takich rycerzy zmiany, powiedzmy, w cudzysłowie. Jak oczy i uszy, czyli służby, Departament Pierwszy konkretnie, kiedy widział fakt, że ten system się wali. Znaczy, odwołuję się tutaj do pewnego raportu, o którym kiedyś rozmawialiśmy, generała Carewicza. Ja tylko jeszcze wrócę do tego pytania o Jaruzelskiego. Oczywiście ja się też zgadzam, ale tak bym jeszcze postawił kropkę na D. Nie było alternatywy wobec Jaruzelskiego po 13 grudnia 81 roku. Po prostu jego pozycja i w oczach, to paradoksalnie, w oczach amerykańskich, to ona wynikała po prostu z jego pozycji wewnętrznej w PRL-u i wewnętrznej w bloku sowieckim. No tak naprawdę, jeśli Jaruzelski wygrał grę o władzę w roku 81, został premierem i pierwszym sekretarzem partii, że tak powiem, dojechał po 13 grudnia również, zmilitaryzował, powyrzucał ludzi, ciął po skrzydłach, zbudował sobie nowy model w ogóle rządzenia państwem,
no to alternatywy wobec Jaruzelskiego nie było. Moim zdaniem, no gdyby on się w jakiś sposób zaczął stawiać w końcu lat 80., nie wiem, jak się dowiedział gdzieś tam na przełomie 86 i 7, że będzie zjednoczenie Niemiec i by powiedział, nie, to jest dla mnie po prostu nie do przejścia, ale to rozważać takie coś, to znaczy nie rozumieć Jaruzelskiego, no to być może wtedy po prostu straciłby stanowisko, ale mówię, to jest czysto teoretyczna dyskusja. Po roku, po 13 grudnia 81 Jaruzelski moim zdaniem po prostu, jak znam jego mentalność również z książki Pawła i z różnych innych dokumentów, ale nawet z tego, co na przykład duży raport o nim napisał Kukliński, bardzo, bardzo ciekawy. Przecież nawet wtedy, w roku 81-80, Amerykanie, o co miał Kukliński nawet pretensje, jak już pojechał do Stanów Zjednoczonych w listopadzie 81 roku, miał pretensje do nich, że nie podzielali jego superkrytycznego stanowiska wobec Jaruzelskiego. I nie był w ogóle zadowolony z tego, jak Amerykanie jakby również już za tej pierwszej kadencji, tej najlepszej, powiedzmy, reaganowskiej, patrzyli w ogóle na Jaruzelskiego. Więc moim zdaniem alternatywy tutaj z ich perspektywy oczywiście nie było. A teraz ta perspektywa służb, jak to ty żeś powiedział. No, oczu już. Każdy, kto się trochę orientuje, akurat Departament I MSW się orientował najlepiej w tych sprawach, pewnej sytuacji, kondycji finansowej na przykład Polski Ludowej. Były całe piony, które w ramach Departamentu I MSW analizowały proces zadłużenia, kwestie pewnych nacisków finansowych, skutki na przykład, analizowano skutki sankcji nałożonych na PRL po 13 grudnia 81 roku i to, że tam jest cała seria w ogóle dokumentów, to na ten temat można by pewnie fajną książkę napisać, po roku 86 wytwarzanych przez Departament I. Zresztą one później w jakimś sensie współgrają na przykład z tymi raportami Grupy Trzech, które jak to Paweł tu najwięcej tych dokumentów opublikował, ale jak się weźmie właśnie analizy Departamentu I, materiały Grupy Trzech, czyli takie już stricte polityczne, ale z pewnym wychyleniem też na sprawy gospodarcze, a jeszcze do tego to Biuro Studiów i Analiz Majora Garstki w MSW, jak się to wszystko poskłada, to rzeczywiście można spojrzeć po prostu na to też bardzo tak spiskowo i uznać, że no to jest awangarda transformacyjna wewnątrz aparatu ustrojowego, aparatu państwowego Polski Ludowej, bo oni szereg rzeczy, które przy okrągłym stole i później po okrągłym stole zostały zrealizowane, no to oni przecież to w swoich analizach polityczno tam gospodarczych różnych właśnie stawiali, ale wracając tylko do tego Departamentu I MSW, chyba w 87 roku fundamentalny, tak myślę, dokument sporządził Sarewicz, powiedział tak, długów nie jesteśmy w stanie spłacić, nie jesteśmy w stanie spłacać nawet odsetek od zaciągniętych zobowiązań, jesteśmy głównie zadłużeni w klubie paryskim, tam jest 500 banków, głównie prywatnych, to żyruje rząd amerykański, czy żyrował. Oni będą żądali od nas w krótkiej perspektywie jakichś reform, a jak my ich nie zrobimy, to oni po prostu jeszcze bardziej nam przykręcą śrubę. Więc powinniśmy po prostu, i takie były rekomendacje, chodziło na przykład o kwestię przyjęcia do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, chodziło po prostu o zastrzyk jakichś pieniędzy i poluzowanie w tych relacjach finansowych między klubem paryskim, w mniejszym stopniu klubem londyńskim, a Polską Ludową, a tego się nie da przeprowadzić bez reform ustrojowych i włączenia w tą partycypację władzy ludzi opozycji. Oczywiście racjonalnej, nie radykalnej, nie wariatów, antykomunistów, tylko takich tam miłych ludzi, może takich dysydentów, oto takie ładne słowo. Czyli takich ludzi, którzy rzeczywiście pokażą, że tutaj reformy ustrojowe się dzieją i dzięki temu
ten Zachód w postaci, no właśnie, czy to Klubu Paryskiego, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy rządu amerykańskiego, to wesprze. I to, ja nie wiem, czy się Paweł z tym zgodzi, czy nie, to w dużej mierze oczywiście zostało po prostu zrealizowane później w roku 89. Ja nie rozumiem tylko, dlaczego ty używasz tutaj, rozumiem, że to jest trochę autoironia, że to jest teoria spiskowa. Znaczy myślę, że my dysponujemy taką liczbą źródeł dotyczących tego, jak miała wyglądać transformacja w rozumieniu ekipy Jaruzelskiego, że możemy spokojnie powiedzieć zupełnie na poważnie, że taka wizja transformacji, jako transformacji zrobionej kserokopiarką według modelu sowieckiego, była w Polsce przygotowana. Jeżeli wracamy do pytania prowadzącego o 4 czerwca, to 4 czerwca i ten element woli ludu, która się pojawiła jednak w większym stopniu niż gdziekolwiek indziej, spowodował, że jednak transformacja nie została przeprowadzona dokładnie według tego modelu, tylko sprawy poszły trochę inaczej. Sprawy poszły trochę inaczej. I poszły trochę cudem inaczej, dlatego że jeśli walczymy trochę z mitami, no to trzeba powiedzieć, że przecież charakter wyborów 4 czerwca, charakter szczególnie wyborów do Senatu, które są traktowane no, na takiej zasadzie, że 90% poparło Solidarność, on oczywiście wynika z zafałszowania wynikającego z charakteru tamtej ordynacji. Ordynacja była większościowa, a strona Solidarnościowa była, rozumiała tę ordynację i w związku z tym otrzymała no, zdecydowaną większość, czy prawie cały Senat. Ale w rzeczywistości poparcie dla komunistów wciąż było bardzo wysokie, a do 1988 roku, do debaty Miodowicz-Wałęsa, w gruncie rzeczy nigdy nie przekroczyło chyba 32%, prawda? Czyli mamy do czynienia jednak z, mamy do czynienia z pewnym takim politycznym majsterszykiem 4 czerwca i tego okresu z wiosny 1989 roku. I możemy więcej, możemy sprawdzić. Bo przecież widzimy, jak podobne transformacje przebiegały w innych krajach postsowieckich czy krajach Układu Warszawskiego, tam, gdzie ten ruch ludu, używam tego w takim rozumieniu XIX-wiecznym, wiosny ludu, gdzie ludzie jednak nie byli, w tych krajach, gdzie ludzie nie byli w stanie zmodyfikować procesu, no poszedł w dużo gorszym kierunku. To jest zasadnicza z punktu widzenia aspektów gospodarczych kwestia. Jeżeli wyobrazimy sobie mapę i wyobrazimy sobie na tej mapie były Związek Sowiecki, Układ Warszawski, Jugosławię, Mongolię, ja to kiedyś policzyłem, odejmiemy NRD, to na tej przestrzeni kręgów imperialnych sowieckich powstaje nam nagle 30 państw. No nie nagle, bo tam doliczymy też Kosowo, które powstało dużo później, ale powiedzmy na tej przestrzeni mamy dzisiaj mniej więcej 30 państw, z czego większość powstała na początku lat 90. Państw, gdzie nie mamy realnej oligarchii, państw, gdzie nie mamy realnie oligarchii, prawie nie ma, bo to tylko Polska właściwie. Kwestia, jakbyśmy podeszli do sprawy węgierskiej. Czyli ta modyfikacja 89 roku była mocna i tam był jakiś cud. Natomiast gdyby została wykonana propozycja zespołu trzech i wizja zmiany gospodarczej ściśle według tego modelu sowieckiego, to w gruncie rzeczy to była wizja, która... Pomijam inne drobiazgi, ale to była wizja, którą da się prosto wytłumaczyć. Ona po prostu polegała na tym, że wicedyrektorzy dostają możliwość wydzielenia na zasadach rynkowych, ale wciąż państwowych przedsiębiorstw. W następnym etapie powstają banki i to się w Polsce przecież spełniło i tu nie ma co żartować, że to jest spiskowa teoria. Rozumiem, że ze mnie żartowałeś, ale ja to jestem w stanie na poważnie powiedzieć, że to się da pokazać. Tak planował zespół trzech i tak się działo. Następnie powstawały banki, tak było wcześniej w Moskwie, to jest wszystko skopiowane. Powstawały banki, żeby ktoś mógł dostać pożyczkę na wykupienie tych fragmentów lepiej funkcjonujących gospodarczo fragmentów. I następnie w oparciu o to wykupywano całe branże i budowano system oligarchiczny. No u nas do tego procesu w takiej skali nie doszło. Ale że ten proces był traktowany, był przygotowany bardzo precyzyjnie i był przygotowany w tym sensie profesjonalnie, że wynikał z połączenia wiedzy na temat nastrojów społecznych, z połączenia wiedzy politycznej, czy takiego powiedziałbym fachu politycznego, który reprezentował choćby w Zespole Trzech Stanisław Ciosek i z głębokiej i nierozproszonej, ale stworzonej w postaci pewnej syntezy, przekazanej w postaci pewnej syntezy wiedzy służb, to no to jest oczywisty fakt. Ja nie wiem, z czym tutaj dyskutować. Tak było i tak się prawie stało.
z dużą modyfikacją 1989 roku, tu pewnie nie będziemy się zgadzali, ponieważ faktycznie ja uważam, że to była istotna modyfikacja, ale mam tak mocne doświadczenie wschodnie i tak bardzo potrafię sobie wyobrazić świat bez 1989 roku, że stąd wynika też pewna moja admiracja, choć też nie taka duża jak z kolei pewnie osób, które mają skłonność do mitologizowania wszystkiego w 1989 roku. Paweł tutaj tyle wątków poruszył, że długo by trzeba było mówić, ale mówiąc o tym spiskowym podejściu, to ja nie miałem na myśli ciebie, śmiania się z ciebie, czy jakieś polemiki, tylko mówiłem o tym, co nas zalewa i od lat w propagandzie, czyli mowa, miałem na myśli to, że się mówi o tym, że w Polsce komunizm został obalony, że w Polsce w wyniku strajków majowo-sierpniowych komunizm został obalony. I ten 4 czerwca ostatnio to jest taka opowiastka. Oczywiście różne strony mają różne opowieści, prawda? Generalnie w ogóle politycy w Polsce mówią, że komunizm został obalony. Tak, jedni akcentują, nie wiem, Geremka z Michnikiem, inni akcentują teraz Kornela Morawieckiego, ale generalnie, że komunizm został obalony jakąś siłą, jak rozumiem, społeczną. No z siłą społeczną nie został obalony. I jeśli jest, jeśli ja mówię o jakiejś teorii spiskowej, to mówię o tym, czyli o modelu autotransformacyjnym, oczywiście modelu, w którym transformacja jest wymuszana również przez Zachód, przez te wątki, które ty poruszyłeś i ja poruszyłem w dyskusji o tym zadłużeniu chociażby. To są takie determinanty, które powodują, że ta transformacja ma taki, a nie inny model. To tylko to chciałem powiedzieć. Natomiast no to porównywanie różnych krajów i tych modeli transformacyjnych no w jakimś sensie jest ryzykowne, no bo tam, gdzie była ta dynamika społeczna, no były wybory wolne. I jakby o to chodzi. To nie chodzi o to po prostu, że gdzieś się super udało, albo a tutaj się nie udało, albo że tutaj się super udało, a nie wiem, w Czechach czy na Węgrzech się nie udało, tylko po prostu chodzi o sytuację, w której nawet, no można właśnie na to spojrzeć, to jest trochę spojrzenie chyba tobie, czy powinno być bliskie przez fakt współpracy z prezydentem Lechem Kaczyńskim, ale takie właśnie bym powiedział publicystycznie kaczystowskie spojrzenie, to znaczy mamy pewien model, on jest wymuszany przez Zachód, wymuszany przez siły wewnętrzne w aparacie władzy i tajne służby i to jest model, który symbolicznie nazywa się Okrągły Stół, tam Lech Kaczyński przy tym okrągłym stole jest, tak? On uważa i jego brat, że to jest model optymalny na tamtą sytuację, ale na Boga, no w momencie, w którym się PZPR rozwiązuje w styczniu 90 roku, to ta dynamika powinna zostać przyspieszona. Partner przestaje istnieć i jest ileś momentów historycznych, w których my możemy to zrobić, a my mamy sytuację, w której w 90 roku ktoś mówi, nie, to jeszcze nie robimy jeszcze okrągłego, nie robimy jeszcze wyborów wolnych, jeszcze poczekajmy. I o to chodzi, że jakby zasadniczo na przykład nic by się nie straciło, przecież Amerykanie nie kazali w Polsce nie robić wyborów. Jakby model został zrealizowany i można było się jakby lepiej na to przyspieszenie, powiedzmy gdzieś tam w okolicy połowy lat 90., gdzie już cała elita polityczna Polski od lewa do prawa powiedziała, że jest za Unią Europejską i NATO, można było po prostu ten proces przyspieszyć i się lepiej na to wszystko, co się później miało wydarzyć, przygotować. Znaczy ja z grubsza wiem, dlaczego tak nie było, ale jakby w tej ocenie roku 90, czy 89 i 90 po prostu warto o tym pamiętać. Polemika. Ja bym powiedział tak, ale popatrz na to inaczej. Przecież był taki pomysł, ten pomysł zgłosił, to był jeden ze sposobów, w jaki chcieli się uwiarygodnić komuniści, to oni się chcieli uwiarygodnić przez wybory. I oni podjęli takie trzy próby, które, przypomnę Państwu, w 1987 roku referendum, czyli przez ten mechanizm elekcji próbowali się uwiarygodnić. W 1988 roku, mało kto pamięta, wybory do Rad Narodowych, czyli takie wybory, które udawały dzisiejsze wybory samorządowe w czerwcu. No te też były reglamentowane mocno, ale w 1989 roku, i tego już prawie nikt nie pamięta,
No ale tylko z wyjątkiem tych, którzy tam głęboko badają okres transformacji. Odbyło się takie spotkanie, o ile pamiętam, 4 stycznia 1989 roku w Klarysewie. Zorganizował jej jeden z najbystrzejszych członków tamtej ekipy, czyli Mieczysław Rakowski, i prawie przekonał biskupów do tego, żeby przeprowadzić wybory natychmiast. I nie każde wolne wybory dają ten sam efekt, o którym ty myślisz, więc ja... Akurat co do tego, że wyborów, ja oczywiście nie będę bronił tezy, że wolnych wyborów nie można było przeprowadzić jesienią 90 roku, ale wcale mnie nie przekonuje fakt, że tak źle było, czy teza, że tak źle było, że w Polsce nie było w pełni wolnych wyborów od razu, dlatego że wszystkie doświadczenia z wolnymi wyborami pokazują, że kluczem do tego, żeby te wybory dały efekt, jest okres przedwyborczy. I nie jestem wcale przekonany, że 89 rok, gdyby wtedy się odbyły wolne wybory bez porządnej kampanii wyborczej, bo one się w Polsce mogły odbyć w styczniu tak naprawdę. No, ale do Senatu się odbyły bez tego przygotowania i zostały wygrane. No to jest takie, wiesz, warszawskie gadanie, przepraszam. To takie, my wiemy, co dla was jest dobre. Nie, no to... po prostu wiemy, że okres przedwyborczy jest strasznie ważny. Do Senatu odbyły się ze względu na... One się udały ze względu na to, że był ktoś mądry w obozie opozycji, kto rozumiał mechanizm wyborów większościowych. Gdyby opozycja postąpiła tak samo, jak postąpił obóz władzy, gdzie z jakichś powodów, to jest jedna z największych tajemnic tamtego czasu, dlaczego oni nie byli w stanie zrozumieć mechanizmu okręgów większościowych? No bo jeszcze raz chcę to Państwu przypomnieć. Tam była kwestia matematyki, rozumienia matematyki. Rozumienia, że jak masz okręg większościowy i może wygrać dwóch, to wystawiasz dwóch. A kiedy wystawisz czterech, a drugi wystawi dwóch, to tobie się rozbiją głosy, jemu się skoncentrują. I w dużej części kraju ten mechanizm zadziałał bardzo mocno na korzyść opozycji. Nie można z tych wyborów wyciągać wniosku, że 90% ludzi popierało opozycję. No dobrze, a w 90 roku, Paweł... No, nie, ale o 90 masz wynegocjowaną z Jaruzelskim sytuację, w której on składa urząd, są wybory. Wiesz, była wtedy koncepcja, to pamiętam, pakietowego rozwiązania, czyli robimy podwójne wybory. Ja się zastrzegłem, że jeśli chodzi o 90, nie będę tego bronił, bo w 90 były już warunki, żeby przeprowadzić wolne wybory. Z kampanią i z normalną jakąś tam... były warunki, żeby przeprowadzić jakąś akcję informacyjną. Oczywiście nie było warunków w sensie takim, bo widzę, że się uśmiechasz. Oczywiście, że nie było warunków takich, że obie strony miałyby równe możliwości, jeśli chodzi o media. No to jest odrębne zagadnienie, ale miałyby możliwość przeprowadzenia kampanii według jakichś standardów, które sobie wyobrażam. Też sobie wyobrażam z praktyki, ponieważ wielokrotnie w życiu obserwowałem wybory za granicą i myślę, że ten proces dość dobrze rozumiem. Nie? I dlatego myślę, że oczywiście wolałbym dzisiaj obchodzić 89 rok jako rocznicę w pełni wolnych wyborów, ale bez problemu. Gdybym znalazł się w sytuacji bez zacietrzewienia, tylko takiej logicznego argumentowania, broniłbym, że to rozwiązanie nie było takie złe. I teraz chcę przejść do takiego pojęcia, które ja bardzo lubię, czyli miks transformacyjny. To znaczy każdy człowiek, kto rozumie politykę i zna się trochę na historii, wie, że nie ma w historii cięć. To znaczy po każdej rewolucji, po każdej zmianie następuje jakiś nowy miks, w którym jest trochę starego, trochę nowego. I zwracam Państwu uwagę, że w momencie, kiedy był 89 rok, w ten sposób myślały dwa główne środowiska, które wtedy, dwie grupy, które wspólnie wtedy mocno popierały Lecha Wałęsę. Czyli zarówno Adam Michnik, jak i bracia Kaczyńscy, biorąc symbolicznie, bo to nie chodzi tylko o te osoby, te grupy były większe, myślały w gruncie rzeczy o problemie zmiany w Polsce w taki sam sposób. Bracia Kaczyńscy prowadzili rozmowy od wiosny 89 roku, a być może dłużej, z przedstawicielami SD, a później także ZSL-u. A Adam Michnik uważał, że lepiej jest rozmawiać z reformatorami z PZPR. Możemy oczywiście teraz różnicować, czy lepsi są reformatorzy z PZPR, czy Jóźwiak z Malinowskim. Ale musimy się zgodzić, że ich model myślenia był w gruncie rzeczy taki sam. Znaczy, że zmiana musi polegać na tym, że są starzy i nowi. I że to się musi jakoś zmiksować. I jeżeli popatrzymy na te 30 państw, to wszędzie było tak. A u nas ten model był w miarę najlepszy, bo oni ostatecznie wynegocjowali, że jednak te nowe siły były na tyle silne, że trochę więcej uciągnęły niż na przykład uciągnęły na Litwie, na Ukrainie, w Słowacji i tak dalej, i tak dalej. Ja bym takiego argumentu tu użył.
No i wreszcie, jeśli chodzi o sam 89 rok, ostatnia kwestia, którą poruszyłeś, znaczy ja nie gniewam się o to, że powstają mity. Żeby istniało społeczeństwo i żeby ludzie dyskutowali o historii, żeby się nią fascynowali, musi powstać mit. Więc oczywiście, że 89 rok jest zmitologizowany i to w obie strony. No i o to się nie będę gniewał. Znaczy jako człowiek, który zajmuje się badaniami, to się nie gniewam, rozumiem ten proces, wiem, że to jest konieczne, wiem, że jeśli... Że lepiej jest powiedzieć do tłumu, że wygraliśmy wszystko w Senacie i nie ma potrzeby każdemu przypominać, dlaczego dokładnie tak było. To jest zadanie dla nas, historyków, żebyśmy w gronie tych, którzy są szczegółowo zainteresowani historią, sobie o tym opowiadali, a niekoniecznie musimy to mówić na wiecu. Czyli krótko mówiąc, nie mam pretensji o wiece historyczne i wiem, że zawsze tam historia jest przedstawiana w sposób bardzo, bardzo uproszczony i że powiedziałbym tak troszkę... troszkę może frywolnie i tak ma być. Dobrze, ja tylko chcę powiedzieć, że jest jednak zasadnicza różnica między koncepcją Kaczyńskich a koncepcją Michnika. Dogadywanie się ze światłą częścią PZPR-u, no tak się akurat stało, że symbolem światłej części PZPR-u był wtedy Jaruzelski z Kiszczakiem, ale oczywiście partnerem głównym do tych rozmów był Kwaśniewski, no to już tam sobie Państwo teraz możecie sami odpowiedzieć na pytanie, czy to tak daleko było między tym młodzieniaszkiem Kwaśniewskim a Jaruzelskim i Kiszczakiem. To było dogadywanie się z właścicielami Polski w rozumieniu kapitału. Natomiast dogadywanie się z SD i z ZSL-em to było dogadywanie się to wiemy na pewno, nie z właścicielami, tylko oczywiście pewnie majętnymi organizacjami, ale jednak nie z właścicielami, na przykład RSW, książka tam Prasa, Ruch i w ogóle nie z właścicielami Polski Ludowej, tylko była to koncepcja jakaś makiawelistyczna, po prostu okrążenia politycznego tej, jak się wydawało, większości PZPR-owskiej, znalezienia po prostu na tym etapie jakiegoś sojusznika przy całej jakby krytyce tego partnera. Natomiast mi chodzi o coś innego, wiecie Państwo, i Ty, Pawle, żebyś to mnie zrozumiał. Mi chodzi o sytuację, w której państwo polskie w lutym 90 roku, miesiąc po rozwiązaniu PZPR-u, ma dowody na to, że SLD, czy SDRP, zostało rozkręcone po prostu za $1,025,000 z KGB i po prostu to państwo polskie ma wszystkie dowody. Może po prostu Millera wsadzić do więzienia, Rakowskiego może wsadzić do więzienia, zamknąć trybunę, która wtedy się rozkręca po prostu i tak dalej. Jest w ogóle ileś podmiotów tam opisanych, gospodarczych, które za ten $1,000,000, teraz to z perspektywy czasu oczywiście bardzo często się pojawia taki głos, a co to tam $1,000,000. Państwo polskie uzyskało dowody na to, nawet pojechali do Moskwy, Jelcyn im to wydał po prostu. Wiecie Państwo, te 8 tomów, które jest w IPN-ie, to jest naprawdę coś niesamowitego. To były materiały, to były dowody na to, że można było ich zdelegalizować, po prostu zlikwidować tego partnera. Rozumiesz? Można to było zrobić, a ktoś spowodował, że nic z tym się tak naprawdę nie zrobi, to się może kiedyś wykorzysta, to się będzie ich tam grillować, wykorzysta się w jakichś kampaniach, podczas gdy tutaj można było po prostu pokazać w oparciu o istniejące tamte prawo zdradę i można było wykazać, że ta partia jest po prostu finansowana z zewnątrz przez obce państwo. I obce służby jeszcze. Jeszcze im dowalić jeszcze z paragrafów związanych z podatkami. I tego ktoś nie zrobił. I jakby spór jest o to, ktoś, nawet nie kto? Jest spór o to, czy tam był okrągły stół dobry, niedobry, bo można było po prostu pójść dalej i tylko o to chodzi. Są oczywiście różne spory, bo spór o to, czy okrągły stół dobry, czy niedobry, też jest. Problem z tamtym okresem polega na tym, że inna była sytuacja w 90, a inna w 89 roku i to nie jest tak, że jeśli ja coś, jeżeli ja na twoją jakąś koncepcję w 89 się nie zgadzam, to nie znaczy, że nie przyznam ci racji w 90, bo nie będę bronił wszystkiego, co się działo w 90, bo w 90 te możliwości działania były już znacznie większe. Ja po prostu
myślę, że jeżeli mówimy o tamtym okresie, czyli o okresie między 89, bo dla mnie mamy do czynienia wtedy nie z cięciem, to taka kwestia historiograficzna. Ja bym nie stawiał cięcia w 89. Ja bym powiedział, że był jakiś okres przejściowy między 89 a wyborami jesienią 91 i ostatecznym rozpadem Związku Sowieckiego. No tak, ale że masz okres przejściowy, nie? I ten okres przejściowy ma swoją dynamikę i w gruncie rzeczy te twoje teoretyczne możliwości, potencjalne możliwości działania jako państwa, oczywiście, że znacznie wzrosły w 90 roku. I oczywiście, że krytyka tego, co się działo w 90 roku jest 100 razy bardziej uprawniona niż rozmaitych zjawisk z 89 roku. Po prostu ja myślę, że to myślenie historyczne, zresztą ty je też prezentujesz, pokazując precyzyjnie o jaki czas chodzi, nie? Czyli jakby nie widzę tu jakiegoś pola do sporu w tej sprawie, którą przedstawiłeś, nie? Chciałem zapytać, tak, coś o wschodzie właśnie, tak nurtuje mnie pewien człowiek, który jest na okładce. Ja go znam. Wielki człowiek. Wielki człowiek, no. Dla mnie był ważny jako przede wszystkim redaktor i wydawca dzieł Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Bobodowskiego. Publikował też w zeszytach historycznych i w kulturze Józef Mackiewicz, twój ulubiony Kattelbach, Tadeusz. Pamiętam taki tekst Loże na przykład. Jaka była rola Jerzego Giedroycia w koncepcji? Ja bym powiedział tak, na pewno inna niż dzisiaj jest mu przypisywana. Znaczy takiego, większa czy mniejsza? Takiego giedroycizmu, jak dzisiaj się mówi, że się wyzywa wszystkich tych, którzy mają trochę inne poglądy na politykę wschodnią. Nie, z tych, którzy podają twoje tweety dalej. No, od giedroycistów, czy tam jak to się mówi, od giedroyciowców. Takiego Jerzego Giedroycia nie ma, ponieważ nigdzie nie ma Jerzego Giedroycia, który zaproponował politykę pod tytułem pomagajmy Ukrainie w takim rozumieniu wolontarystycznym. Jerzy Giedroyć po prostu zdecydował się na pewien polityczny ruch na początku lat 50., który dla mnie to było takim pierwszym odkryciem, kiedy czytałem, co Giedroyć pisał o kwestii przyszłych granic Polski, że w gruncie rzeczy, gdyby Giedroyć spotkał się, powiedzmy, na początku lat 50. ze Stefanem Wyszyńskim, to mogliby sobie podać rękę, bo oni w gruncie rzeczy to samo uważali. Znaczy uważali, że kluczowym zagadnieniem na początku lat 50. jest utrzymanie zachodniej granicy, mimo tego, że ona jest bardzo niepewna, i dostrzegali poważne zagrożenia w polityce europejskiej dla zachodniej granicy. I kiedy czytamy ten kultowy tekst tak zwanego księdza Majewskiego, który nie wiadomo kim do końca był, ja uwielbiam to zagadnienie księdza Majewskiego, ponieważ jest nie do odnalezienia ten ksiądz Majewski. A jakie tropy? Proszę? A jakie tropy? Nie, no, tropy są różne. No, na pewno tropy powinny prowadzić do miejsca, gdzie ksiądz Majewski studiował, czyli do seminarium świętego Jana Wianeja w Pretorii, gdzie o księdzu Majewskim nie słyszano. Więc, ale tekst księdza Majewskiego, bo to jest super, jak się wraca, proszę państwa, do starych tekstów. Nie posługuje się tą kalką, że Giedroyć coś tam uważał, że trzeba kochać Ukrainę. Giedroyć bardzo proste rzeczy uważał. Giedroyć w ogóle nie mówił, że trzeba kogoś kochać, nie? W ogóle tak nie mówił, to prawda, bo nie używał tej kategorii, bo miał zbyt polityczny umysł w ogóle, żeby się posługiwać taką kategorią. No to jest bardzo słuszna uwaga z twojej strony. Czyli krótko mówiąc, kluczowy moment, 52 rok, publikacja listu księdza Majewskiego, który w klimacie jest listem broniącym polskich granic na zachodzie. Czyli ci, którzy dzisiaj wyzywają Giedroycia z pozycji nacjonalistycznych, powinni przeczytać ten tekst i bić brawo. No i później teksty Mieroszewskiego, które były takim dalszym krystalizowaniem się myśli Giedroycia, które w gruncie rzeczy dotyczyły dwóch zagadnień. Relacji polsko-rosyjskich i zagadnienia, jak rozbić Imperium Sowieckie, a dopiero jakby kwestie relacji polsko-ukraińskich, polsko-litewskich czy polsko-białoruskich były wypadkową tych podstawowych celów. Czyli dla mnie Giedroyć był politykiem, który polityki w sposób zawodowy właściwie nigdy nie uprawiał, który w sposób bardzo nowoczesny zorganizował swoją małą przecież redakcję, bo przecież ta kultura nie była taką dużą firmą, który do tego dobudował sieć
osób, z którymi korespondował na całym świecie, przez którą starał się wpływać na rzeczywistość i który miał trochę szczęścia, że dość szybko się zakolegował z Brzezińskim i z wpływowymi ludźmi w Ameryce i w Europie, który był w stanie zbudować jakieś mosty porozumienia, choćby pośrednie, z kluczowymi postaciami w Polsce. Tutaj najciekawsze są jego relacje z, ale też nie bezpośrednie, tylko jego relacje z kluczowymi postaciami w Polsce, w tym pewna gra także z Kościołem w Polsce, do którego, jak wiemy, Giedroyć był bardzo nieufny. No on był w stanie to zbudować i przeprowadzić, można powiedzieć, to się teraz mówi językiem młodzieżowym, dowieść tą ideę do momentu, kiedy ta idea mogła być zrealizowana. A w rzeczywistości została zrealizowana dopiero w 1991 roku. Ale ona przede wszystkim dotyczyła relacji polsko-rosyjskich i zagadnienia rozpadu Związku Sowieckiego. I inne kwestie, które są dzisiaj przypisywane Giedroyciowi jako w takim trybie, że on był taki naiwny i nie wiedział, co robi, i zdradzał Polskę, jakieś coś, wynikają po prostu z małego obycia i intelektualnego osób, które to powtarzają. Sławko, jakaś uwaga? Słucham? No też tutaj chyba nie będzie sporu, może ja bym inaczej akcenty porozkładał, ale no nie wiem, ja od zawsze twierdziłem, że Jerzy Giedroyć był wielki. Jakbym miał go w jakimś takim skrócie opisać, dlaczego on był dla mnie, dlaczego on jest dla mnie wielki i takim pozostanie. Oczywiście ja w sensie takim ideowym, symbolicznym jest mi bliżej do emigracji polskiego Londynu, oczywiście do idei legalizmu polskiego na wychodźstwie. Giedroyć to odrzucił jako doktrynę polityczną, co nie oznacza, że on z tymi ludźmi nie utrzymywał relacji, kontaktów, że on nie uznawał, że oni mają prawo do tego, żeby mieć takie stanowisko, prezentować. Przecież nie rozpisywał się po prostu przez lat 50 o tym, że trzeba zlikwidować prezydenta i rząd polski na uchodźstwie. Nie, nawet korespondował z nimi. I na tym też polega jego wielkość. Bardzo często ci, którzy się mienią w Polsce po roku 89 jako zwolennicy Giedroycia, to są ludzie, którzy jednocześnie innych poglądy, czy poglądy w ogóle ludzi, czy tych ludzi, którzy mają inne poglądy, po prostu wykluczają. Pierwsze teksty o NSZ-cie na przykład, dialogu polsko-ukraińskim, polsko-niemieckim, teksty kontrowersyjne, po prostu można powiedzieć awanturnicze, no nie wiem, żeby wydać w latach 60. w epoce jakiegoś kompletnego antyniemieckiego zajoba w PRL-u, ale który to zajob antyniemiecki w jakimś sensie też funkcjonował bardzo silnie na emigracji. Książka Kattelbacha, Rok złych wróżb, rok 43, gdzie się pojawiają jasno po prostu formułowane tezy, że marzeniem jego jest to, żeby Wehrmacht wygrał po prostu z bolszewikami, ze Związkiem Sowieckim. Jak pada Smoleńsk, to on po prostu mówi, że nie może już dalej żyć, bo ci bolszewicy się zbliżają do Polski. To było po prostu wkładanie kija w mrowisko. I wielkość tego Giedroycia po prostu wynika z tego, że on stworzył z czasopism, które tworzył ze swojego, w swoim Instytucie Literackim, Wolną Trybunę. I to jest jego fenomen. Natomiast jeśli chodzi o kwestie polityki wschodniej, no ja historycznie, jako historyk, który na przykład przyglądał się i zastanawia się cały czas nad polityką wschodnią marszałka Józefa Piłsudskiego, czy wtedy naczelnika państwa, jestem krytyczny. Co nie znaczy, że nie widzę tych cieni polityki czy koncepcji politycznej Dmowskiego, linii Dmowskiego, błędów, które jendecy i ludowcy, w mniejszym pewnie stopniu ostatecznie Piłsudczycy w Rydze w 21 roku zrealizowali. Ale ta zmodyfikowana koncepcja Międzymorza, którą reprezentował Giedroyć, uważam, że jakby za szybko deklarował, tutaj mu tacy może fikcyjni księża, jak ten Majkowski tam pomagali, że on zrezygnował z tego Wilna i Lwowa, jakby to deklarując po jakimś czasie, że to był może błąd, ale
generalnie ta zmodyfikowana forma Międzymorza, że ona jest jedyną koncepcją geopolityczną, tak mi się wydaje. Ona jest w gruncie rzeczy, no nie chcę powiedzieć bezalternatywna, ale wydaje mi się ona po prostu nawet bezalternatywna w ogóle jako koncepcja geopolityczna tego regionu. Ona ma oczywiście rysy, ale ona ma mniejsze rysy moim zdaniem niż w latach 18-21. No na pewno taką rysą, możemy o tym dyskutować, poważną są okrutne zbrodnie dokonane przez Ukraińców na Polakach. Tak? To jest na pewno coś, co będzie zawsze, i to świetnie Paweł tutaj pokazał również w propagandzie PRL-owskiej, albo na przykład w momencie, w którym to imperium już sowieckie ledwo dyszy, to wtedy się uruchamia tą kartę ukraińską, czy antyukraińską również w PRL-u przez Jaruzelskiego i jego ekipę, żeby no, straszyć po prostu Polaków właśnie tym, co się stanie, jak Związek Sowiecki upadnie, to wtedy ci straszni Ukraińcy, tam pogrobowcy OUN i UPA się rzucą na nas, tak? No i teraz przez analogię możemy popatrzeć nawet na ostatnie lata, czy w ogóle na wolną Polskę też przez ten pryzmat. I ja oczywiście tą dalekowzroczność tutaj Giedroycia w tej kwestii również doceniam, ale na przykład doświadczenie komunizmu jest przesłanką pozytywną do tego, żeby tą koncepcję budować, bo jakby wszystkie te narody w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym Ukraińcy oczywiście, również mają swoje straszne doświadczenia z bolszewizmem, z rosyjskim, wielkoruskim nacjonalizmem i to na pewno jest jakaś przesłanka, która może powodować, że my się jakoś tutaj wspólnie dogadamy. Oczywiście to jest pytanie, czy, nie wiem, może Paweł zna odpowiedź, myślę, że nikt nie zna, ale może Paweł zna, czy Giedroyć był imperialistą, czy Giedroyć chciał budować imperium, a jeśli jakie chciał budować imperium, jak chciał budować imperium, to jakie? Myślę, że nie polskie, ale jakieś Ja myślę, że my mamy problem, jeśli chodzi o ten problem imperializmu polskiego. To jest, po pierwsze mamy problem z tym słowem, to na 100%, po pierwsze mamy problem z tym słowem, po drugie mamy problem z kontekstem. To, co mnie najbardziej fascynuje u Giedroycia, to że Giedroyć przez 50 lat był jedynym polskim, reprezentował jedyny polski ośrodek polityczny, który łapał kontekst międzynarodowy. Jeżeli weźmy, dlaczego to się wszystko dzieje na początku lat 50. We wszystkich książkach o Giedroyciu, których jest mnóstwo w Polsce, no to jest opowiedziane w taki sposób, no, że po prostu wtedy się wydarzyło. Ale zwróćmy uwagę, co się dzieje w Europie na początku lat 50. Jaka jest polityka Stolicy Apostolskiej, jaka jest polityka Piusa XII? Jakie idee tam dominują? Oni przecież, to pojawia się w różnych dokumentach dyplomatycznych, czasami bywałem zaskoczony, czytając na przykład w polskich dokumentach dyplomatycznych, bo okazuje się, że ten wątek znajdował się na marginesie polskich dokumentów przysyłanych z Rzymu. Oczywiście z tej placówki przy Kwirynale, nie, placówka przy Stolicy Apostolskiej nie istniała, ale faktem jest, że w gruncie rzeczy polska placówka ta komunistyczna przy rządzie włoskim obsługiwała też w sposób nieformalny Stolicę Apostolską. I co tam znajdujemy w tych raportach? Że jakby prąd intelektualny wtedy jest jasny, że musi powstać jakaś jedna, a dzisiaj byśmy powiedzieli, jakaś Unia Europejska. No to oczywiście jest nie do przyjęcia dla części polskiej prawicy. Ale co wtedy mówi Churchill? Co wtedy mówi Adenauer? Co wtedy mówi prawica włoska? Co wtedy mówi Schuman? No oni wszyscy są zwolennikami, taki był wtedy kontekst. Oni są wszyscy zwolennikami federacji, to przecież Churchill, to nie żadna lewica, jak się dzisiaj mówi. Nie było żadnej Europy ojczyzn w 50. latach, szczególnie w pierwszych 50. latach. To Churchill proponował już w 46. wspólną armię europejską. Takie było doświadczenie tamtego czasu i takie było myślenie prawicy i konserwatystów i chadeków tamtego czasu, wcale nie lewicy. I teraz jak czytamy Giedroycia w tym kontekście, to my mniej więcej wiemy, co chce. On chce, żeby Polska jak najszybciej była takim puzzlem, który pasuje do tej nowej układanki, bo on rozumie, że Polska nie może być w obliczu, nie może być w tym imadle sowieckim. To jest jasne dla niego. A żeby w związku z tym była kompatybilnym puzzlem,
I do tego jeszcze musimy dołożyć jeden czynnik, czyli amerykański, bo to jest stale ta idea amerykańska, że Europa musi troszeczkę bardziej stanąć na nogi, bo inaczej Amerykanie będą za nią cały czas musieli ponosić odpowiedzialność, a znowu Amerykanów mamy w 50., 52., 3. roku przeciążonych tą odpowiedzialnością, przekonanych, że wzięli wszystko na siebie po II wojnie światowej. Tak zostanie przez kolejnych 50 lat, żeby nie było. Więc popatrzmy na to w ten sposób. Popatrzmy na to, co mówi Giedroyć na początku lat 50. On wykazuje po prostu bardzo dużą kompatybilność z prądami, które się dzieją wtedy na świecie. I stąd ta jego pewna ta decyzja, która jest na granicy brutalności, no bo jednak list księdza Majewskiego i późniejsza linia kultury, chociaż ona się tak naprawdę ukształtowała już parę lat później, bo Giedroyć zobaczył, że to za daleko idzie, się wycofał trochę z tego listu przecież. Ona mówi ludziom, którzy żyją gdzieś tam w tym Londynie, którzy ledwie 8 lat wcześniej stracili, czy 10, czy 12, stracili swój dom, stracili swoich bliskich, że mają się tego wyrzec. No to jest na granicy brutalności politycznej. A może przekracza te granice. Jeżeli sobie wyobrazimy myślenie tam tych ludzi, ich stan, ich sytuację, wcale nie taką znowu kolorową. Ale to jest jednocześnie odpowiedź na to, co wtedy robią Amerykanie, bo Amerykanie w tym samym czasie docierają do emigracji litewskiej, ukraińskiej i lobbują, żeby przerwać konflikt polsko-ukraiński czy polsko-litewski. To w badaniach, szczególnie badaczy ukraińskich, jest już wyraźne. A dlaczego? Ponieważ w myśleniu amerykańskim od 18 roku stałym elementem jest, no nie chcę powiedzieć obsesja, ale taki element, że w ogóle to Polacy są fajni, ale mają skłonność do konfliktu ze swoimi sąsiadami na wschodzie, czy z narodami na wschodzie. Gdzie to znajdujemy? Znajdujemy to w komentarzu przygotowanym dla prezydenta Wilsona przez kolonela House'a, jego najbliższego współpracownika, który mu przygotowywał komentarz do jego punktów. I tam przy tym punkcie rosyjskim, nigdy nie pamiętam, czy to jest punkt 5 czy 6, który dotyczy Rosji, jest napisane na marginesie, jest taki dokument opublikowany przez Daniela Frieda, który mówi o tym, że trzeba uważać, bo wszystko jest dobrze z Polakami, z jednym wyjątkiem. Mają po prostu skłonność do konfliktu. I ja nie chcę teraz chodzić, czy mają zdolność do konfliktu, czy nie. To jest inna dyskusja. Ale mówię o percepcji, prawda? I tu jest, bo w polityce w takiej sytuacji kluczowa jest percepcja. Czyli krótko mówiąc, Giedroyć tu się zachowuje mądrze, bo on pilnuje, że jak się rozsypie ta sowiecka część Europy, to trzeba zrobić tak, żeby Polska była takim puzzlem, który się wpasuje w kontekst zachodni. I myślę, że z tego punktu widzenia możemy oceniać wielkość tego polityka, bo chyba nigdzie wtedy na świecie nie ma nikogo, kto reprezentuje polską politykę, kto by tak dokładnie wyczuwał trend. Ale jeszcze trzeba uzupełnić, że on jest najgłośniejszy. On ma pozycję, którą sam zbudował. To w ogóle warto też o tym pamiętać, ile może zrobić jeden człowiek albo no nie, z niewielką ilością współpracowników, liczbą współpracowników. I to jest rzeczywiście jakiś tam fenomen, ale przecież te poglądy, jak to ty powiedziałeś, wpasowania Polski w jakiś model europejski, to nie są poglądy, które Giedroyć sobie sam obmyślił i sformułował i upublicznił. No to są poglądy nawet z końca lat 30. Studnickiego, u Bocheńskiego to się pojawia, u Matuszewskiego w czasie wojny to się pojawia. Zresztą nieprzypadkowo wszystkie te postaci to są postaci bliskie Giedroyciowi. On z nimi w różnej zażyłości jest, tak? Więc warto też o tym pamiętać. Jest taka książka fenomenalna zupełnie z 52 roku Władysława Studnickiego, Polska za linią Kerzona. No to jest w ogóle niesamowita książka. Oczywiście ona nie jest tak nowatorska jak u Giedroycia, bo on mówi, że trzeba się cofnąć i oddać ziemię zachodnie Niemcom, co też oczywiście wymagało niebywałej zupełnie odwagi, żeby na emigracji takie coś sformułować, ale jeśli chodzi o tą koncepcję wpasowania Polski w model europejski, integracyjny, to tam to jest. I oparcie się na Amerykanach jako sile imperium, które sile militarne i tak dalej, które Europę będzie broniło przed Sowietami czy przed jakąś imperialną Rosję. Natomiast on był najbardziej pewnie konsekwentny w tym i poza tym oni wszyscy pomarli albo poginęli i on został.
i stał się strażnikiem tych poglądów. Ale jeszcze warto powiedzieć, jak żeby włożyć jeszcze kija w mrowisko, jeszcze bardziej, na przykład te poglądy europejskie, integracyjne, bardzo konsekwentnie, zresztą Giedroyć go publikował przy całym ryzyku publikowania jego tekstów, prezentował ścigany w ogóle listem gończym za kolaborację z Niemcami, a redaktor gadzinowej prasy z Krakowa, Jan Emil Skiwski. No przecież, tylko że on był antyamerykański z kolei, on przeciwstawiał koncepcję Unii Europejskiej Stanom Zjednoczonym, jako alternatywę po prostu dla Ameryki, uważał, że Ameryka jest zagrożeniem kulturowym dla Europy. No ale Giedroyć go drukował. Ja chciałem tylko ten moment, ten element kompatybilności raz jeszcze podkreślić, który nam tutaj wychodzi. Bo niektóre rzeczy wymyśliłem już później. Myślę, że damy teraz pani... Tak, właśnie cieszę się, że panowie weszli w dyskusję i w polemikę. I o to mi chodziło dzisiaj. Chciałbym teraz państwu oddać głos, czyli możliwość zadawania pytań. Tylko bardzo proszę krótkie pytania bez oświadczeń. Proszę bardzo. Chciałbym dopytać o strefę postsowiecką. Wspomnieliście państwo, że panowie, że powstały w tej strefie 30, czy powstało 30 nowych państw. Które z tych państw w okresie ostatnich 30 lat dokonało najdalej idącego rozwoju gospodarczego? A jeśli jest to NRD, to które poza NRD? Ze statystyki jestem kiepski, ale musiałbym ją sobie na nowo przypomnieć, ale jeżeli się bierze statystyki, to Polska wypada tam zawsze bardzo dobrze. Jest na pierwszym, drugim miejscu, zależy co jest brane pod uwagę. A jeżeli chodzi o poziom tego oligarchizacji, co dla mnie jest kluczowe, może dlatego, że zajmuję się Ukrainą i po prostu to zawsze oddziaływuje na moją wyobraźnię, jak dobrze, że nie żyjemy w kraju, gdzie rządzi 10 bogatych osób, bo nie żyjemy w kraju, gdzie rządzi 10 bogatych osób, tylko że żyjemy w kraju, gdzie w moim przekonaniu jest w tej sferze najbardziej po zachodniemu, jeśli chodzi o to zagadnienie oligarchii, no to ja nie mam wątpliwości, że Polska. Czy ja uważam, że ten model transformacyjny podlega krytyce. Nigdy bym nie brałem udziału w takich dyskusjach, że wszystko było świetnie, bo takie dyskusje na poważnym, akademickim poziomie po prostu nie mają sensu. Natomiast nadmierna krytyka polskiej transformacji jest nieuprawniona, jeżeli stosujemy taką metodologię porównawczą, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że no wszystko można było zrobić lepiej. No i co ja mogę powiedzieć Sławkowi, jeżeli on mówi, że w 90 roku można było przeprowadzić... Poczekaj, bo to powiedziałeś. Muszę się zgodzić, no bo też tak uważam, że byłoby dobrze. Zupełnie poważnie tak uważam. Czyli jakby nie przyznaję rację, były błędy, jestem w stanie się na nie jakby zgadzać. Rozumiem, że czasami zabrakło doświadczenia politycznego, czasami sprytu, czasami działał układ, czasami działała inercja, jak to w polityce. Natomiast jeżeli to weźmiemy tak generalnie, no to Polska na tym modelu transformacji przecież nie przegrała. Ale mogła bardziej wygrać. To jest zawsze to zagadnienie grania powyżej możliwości. Właśnie nie, właśnie to było na wyciągnięcie ręki, no bo ja nie chcę prowadzić sporu, nie chcę być obsadzonym jakby w pozycji człowieka, który teraz będzie na przykład skupiał się na okrągłym stole i o tym dyskutował, tylko ja chcę po prostu powiedzieć, że wałęsowsko, to prowokacyjnie dla państwa, wałęsowsko-kaczystowska koncepcja z 90 roku przyspieszenia to była po prostu optymalna koncepcja dla Polski. I ona nie została zrealizowana. Znaczy ona jest realizowana, ale ona jest realizowana za późno. Teraz sytuacja, w której to by było realizowane w latach 90., gdzie myślę, że na przykład no, postkomunistów na pewno moglibyśmy, nie chcę powiedzieć, że kompletnie jakby zlikwidować na polskiej scenie politycznej, ale na pewno nie byliby tak silni i pewne patologie jakbyśmy napiętnowali na początku lat 90., to one by się nie rozwinęły do jakichś monstrualnych czasem rozmiarów.
że ta pozycja Polski byłaby jeszcze po prostu lepsza niż, niż jest dzisiaj. I to jest pewnie o to spór, no, tak, tak mi się wydaje. Ale spór jest czasami też o pewną ahistoryczność, nie? Znowu rozzakładam, że tu przychodzą ludzie, którzy się zajmują historią, nie, głęboko w to wchodzą. Jest też spór o pewną ahistoryczność, bo w gruncie rzeczy nikt z ważnych Polaków w 89 roku, tych, którzy za coś odpowiadali, a mam na myśli tutaj przede wszystkim Wojtyłę, nie kwestionował metody politycznej i negocjacyjnej. Nie dlatego, żeby uważał, że ten efekt negocjacyjny był najlepszy, tylko dlatego, że zdawał sobie sprawę, że warunkiem przejścia Polski na Zachód i tej kompatybilności z Zachodem, a to przecież o to szło, jest zastosowanie metody politycznej. Oraz zdawali sobie sprawę ludzie, którzy rozumieli, jak wygląda sytuacja społeczna w Polsce, że zastosowanie jakiejkolwiek innej metody niż negocjacje polityczne spowodowałoby marginalizację tych, którzy by to zaproponowali. Paweł, nie? Przecież to w ogóle nie dotyczy tego sporu. Wiesz, to tego spór też dotyczy. Dotyczy tego po prostu, czy Polakom można dać wolne wybory w 90, czy nie można. Ale czy trzeba się czekać. No, to, wiesz, gdyby, no, no dobrze, no ale... No to, gdybyśmy to byli my i gdybyśmy mieli nasze dzisiejsze doświadczenie, to te wolne wybory by na pewno były najwcześniej. Nie, to też, wiesz, to trochę terroryzujesz mnie w dyskusji, no bo jednak w 90 roku było paru facetów w Polsce, którzy mówili, że trzeba by wybory jednak zrobić, nie? Że marszałek Piłsudski, pomimo tego, że ci bolszewicy szli na Polskę, to on tam się zdecydował jednak na wybory. No i po prostu spór dotyczy tylko tego, a nie, że tutaj trzeba pakta jakieś po prostu cały czas Zgadzam, ale w Polsce spór także dotyczy metody. Ale my nie spieramy jest... się, no ale jaka jest metoda w 90, szanowni no państwo, właśnie. Jaka jest metoda w 90, 91, 92, 93 roku negocjacyjna, czekaj, no po prostu, o 90 i 91 nie ma co mówić, bo tu się zgadzamy. To obalenie spór rządu Olszewskiego to była metoda negocjacyjna. Spór dotyczy metody w 89. No to, ale to nie jest spór, ja już to przyjmuję, że była Magdalena. A to nie jest spór między nami, tam, no. Tylko to jest no zasadnicza właśnie. Sprawa, no, ale która się toczyła na przykład teraz przy obchodach. Ty chcesz tą dyskusję tak prowadzić, jakby to był spór między nami, jeśli chodzi o 89. Nie, zostawmy. To zostawiamy, dalej, idziemy nie? dalej. Mówmy, idźmy dalej. Dzień dobry. Panie profesorze, mam pytanie takie do pana, bo pan powiedział coś takiego, że gdyby było 10 oligarchów w Polsce, pan by... nie chciał, żeby byli tacy i rządzili. A czy wyobraża pan sobie sytuację, że jest 10, ale nie rządzą? W jakim kontekście to mówię? Bo ja bym chciał, żeby byli tacy. W jakim kontekście? Nie, żeby rządzili. Ponieważ jeżeli stało w Polsce, w przeciwieństwie do Ukrainy czy Rosji, sprzedane tam oligarchom, w Polsce też zostało sprzedane oligarchom, tylko zagranicznym. Dlatego, że cementownie, huty, cukrownie ktoś kupił. Nie kupili Polacy. Czy ci, którzy Polacy, jeżeli by kupili, to by musieli rządzić, musieli mieć wpływ na władzę? Czy mogłoby być to, co jest? Powiedzmy, jeżeli przyznajemy, że mamy wybory wolne, a tutaj byłaby gospodarka w polskich rękach, w większej części, no bo jest oczywiście, ale w większej części. A zadaję to pytanie trochę z własnego doświadczenia. Ja wiem, tylko myślę, jak panu odpowiedzieć, żeby pana nie zirytować, bo widzę, że ma pan do tego stosunek taki, no, że ważne to jest dla pana. Mieliśmy tydzień temu w IPN-ie w Gdańsku debatę na ten temat. No to zakłada, jak to powiedzieć, żeby zostać dobrze zrozumianym. A może na prosto. Ściągnięcie tutaj zachodniego kapitału było jednym z czynników, który nie doprowadził do oligarchizacji. Faktycznie tak było. To była też korzyść. I faktycznie to powodowało na przykład mniejszą ilość tak zwanych układów i powiązań. To powodowało, i to mówili ekonomiści tam. Ja nie prowadziłem sam badań, jestem w ogóle sceptyczny, wie pan, kiedy się pytam tak szczegółowo o sprawach, których sam nie badałem, bo mi łatwo idzie, jeśli to są te zagadnienia, o których mówiliśmy wcześniej, nie? Ale słuchałem ekonomistów, którzy to zagadnienie badają i oni zupełnie na serio, ja to na serio powtarzam, pokazują też te elementy, które miały charakter takiej szczepionki antyoligarchicznej, jeśli chodzi o kapitał zachodni. To jest na przykład kwestia organizacji, kwestia standardów, kwestia przyspieszenia pewnych procedur antykorupcyjnych,
To jest dużo elementów, których my dzisiaj nie doceniamy, bo one są niewidoczne na zewnątrz. Znaczy, jeżeli pan działa w gospodarce, to dla pana pewnie tak, ale większość osób nie docenia tych elementów. Ja osobiście nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, że... Bo to zakłada, że jest jakiś świat idealny w momencie wyjścia z komunizmu. Takiego świata nie było. Te osoby, które by kupiły, to byłyby osoby z nomenklatury. Nie było możliwości, żeby ktoś poza nomenklaturą dostał kredyt na zakup, dlatego że banki były założone w taki sposób, że tylko te osoby mogły dostać kredyt. Ja nie chcę w to wchodzić. Wie pan, osobiście jestem przekonany, że to było lepsze rozwiązanie. Natomiast ponieważ nie mam tak głębokich kompetencji ekonomicznych, nie chcę tutaj niczego przed państwem udawać, to mogę tylko zaproponować, żeby ja mogę nawet podpowiedzieć kogo z ekonomistów, kto się zajmuje tymi zagadnieniami, zaprosić i poważnie o tym podyskutować. Ale sprawa tu nie jest prosta i w ogóle w tego typu dyskusjach historycznych nie oczekujmy od siebie jakichś prostych rzeczy. Rozumiem, że w pewnych dziedzinach jest taki problem własności kapitału. Ja nie ignoruję tego problemu, broń Boże. Natomiast nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, żeby powstało w Polsce 10 oligarchów, bo wiem, kto by był tym oligarchą. Bo to nie jest tak, że można było w konkursie zostać tym oligarchą. I żeby było tak, jak pan mówi. Dlatego, że ten oligarchia jest tak ciekawym i tak modelowym zagadnieniem, że wie pan, kiedy ja się zawsze najbardziej zadziwiam, kiedy biorę Arystotelesa Politykę, tam jest te 3 czy 4 strony o oligarchii. I nikt lepiej, nikt więcej nie napisał. Znaczy mechanizm jest zawsze taki sam. I dlatego ja uważam, że wprowadzenie pewnych standardów, wciągnięcie nas, czyli ta kwestia kompatybilności, nie jest sama w sobie zła. Nigdy bym się nie ośmielił tak powiedzieć, że można było wszystko oddać, nie wiem, towarzyszowi Sekule i wtedy byłoby lepiej. Ponieważ wiem z historii, dobrze znam to, co się działo i to naprawdę mam dobrze przebadane, to, co się działo między 85 a 88 rokiem i doskonale sobie zdaję sprawę, że przepowiednia z raportu 3, cytuję z pamięci, można ustawić gospodarkę tak, że będzie wolnorynkowa, oni dostaną sklepy z pietruszką, a my banki, była blisko spełnienia się i znam kraje, zawodowo zajmuję się państwami, gdzie taki wolny rynek zrobiono. No proszę pojeździć trochę po wschodzie, to pan zobaczy. No to proszę zobaczyć, tam zostawmy Ukrainę, proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili w Mołdawii. Tam dokładnie zrobiono model, gdzie 3 osoby miały banki, a reszta może handlować pietruszką. I tak 30 lat. Są lepsze niż polskie. Bo ich doinwestowali. Nie, to w ogóle media są czasem bo jest dużo kapitału wtedy skoncentrowanego, więc jeśli ktoś akurat lubi klub piłkarski, to klub ma świetnie, nie? Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytanie? U nas niby tych oligarchów nie było, ale jak powstali ci oligarchowie w Rosji i na Ukrainie? Przecież to też nie były grzyby po deszczu, powstały też. Oni skądś te pieniądze mieli, tak? A tam bardziej jeszcze ta inicjatywa prywatna była, że tak powiem, zniszczona w Rosji i Ukrainie. A raptem oni powstali, mieli pieniądze. Teraz u nas niby nie było oligarchów. Nasi byli, tylko zginęli. Kulczyk zginął, Guzowaty nie żyje, Wejtrat nie żyje, Kubiak nie żyje, Profus też nie wiadomo skąd on był. Także że to w ogóle ta cała sprawa. O Czechach się w ogóle nie mówi, czy tam byli oligarchowie, czy tam nie byli. Tutaj czy Czechy podobno są Czechy, tak powiem, to jest szkolny przykład. Modelowym przejściem z tego komunizmu, bo z nomenklaturą ubecką i tą partią no się bardziej rozliczyli, a Słowacja była najpóźniej przyjęta do NATO, a ma euro. Także to w ogóle są jakieś takie zagadnienia, jak ten komunizm się rozwijał i jak te powstały te fortuny i jak przejście, to jest do dziś niewyjaśnione. Tylko powiedzmy, że Czechy są dzisiaj z politologicznego punktu widzenia już szkolnym przykładem oligarchii, dlatego że najbogatszy człowiek, który zresztą jest chyba, nie pamiętam, jeżeli ktoś na sali jest, kto zna te liczby, to niech mnie proszę poprawi. Chyba w kraju no, kilka razy mniejszym od Polski, chyba 3 razy bogatszy niż najbogatszy człowiek w Polsce. I potrafi mieć całe miasto, tak na przykład pół Ostrawy. I on jest premierem, więc my mamy do czynienia... Jest tajnym współpracownikiem.
I tam jest wszystko, tam ma pan wszystko. Moi koledzy z Instytutu Pamięci Narodowej w Czechach to są w ogóle załamani, że ktoś taki rządzi ich krajem. No, tak to jest. I się nawet mnie pytają, dlaczego on tak często z tym twoim premierem tam się ściska. No. Proszę, proszę. Proszę bardzo tutaj. Dziękuję za dobrą dyskusję. Ale mi się wydaje, że sedno dyskusji między panami, panowie profesor, jest o tempie transformacji, nie? To ja może tylko słowo dodam. Postać szlachcica Jaruzelskiego jest bez dyskusji. Zaraził się bolszewizmem. Zaraz je bolszewizmu połknął i był nielubiany przez nikogo w wojsku, bo to był sztywniak, w cudzysłowie, ten generał nie był lubiany w wojsku przez podwładnych. No, ale nie wiem przynajmniej. Ale nie, panowie tyle poświęcili jemu, to ja mogę sobie powiedzieć. Ale mówię o tempie transformacji. Proszę panów profesorów, ale to jest nie dyskusja na dzień dzisiejszy. Chciałem o czym innym powiedzieć. Takim wskaźnikiem transformacji jest to, czy się ma policję, wojsko. Jak się nie ma wpływu na wojsko i policję i nie ma się, i ma się puste kieszenie, to w jaki sposób można transformację szybko zrobić? To zadaję to pytanie, bo ja sam sobie zadaję. Ale powiem, wiele mógłbym powiedzieć. Generałowie polscy po 90 roku wyjeżdżali na zachód, żeby się uczyć i nam plamę dawali, bo ani angielskiego, ani niemieckiego nie mieli i nie potrafili na proste tematy odpowiedzieć. Tam, jak jeździli. Ile kosztuje utrzymanie jednego pułku czołgów? Dziękuję. Nie potrafili na takie głupie pytania odpowiedzieć. A oni takie pytania zadawali. Dzień dobry, ja chciałem jednak wrócić do kwestii wschodniej i spytać się o to, jakie koncepcje polityki wschodniej w 89, 90, 91 roku były rozważane w różnych kręgach, czy to po stronie solidarnościowej, czy to po stronie PZPR-owskiej, tak? Tutaj mówimy o testamencie Prometeusza, niestety książki jeszcze nie przeczytałem, więc być może tę odpowiedź tam bym znalazł, ale chciałbym pokrótce odpowiedź na to pytanie, poprosić o taką odpowiedź. Główny nurt. Nie, to jest ciekawe, co pan pyta. Dlatego, że w gruncie rzeczy ci, którzy doszli do władzy, mieli plus minus już tak zintegrowaną pewną wizję, która była no, trochę geopolityczna, czyli generalnie mówiła o tym, że nie ma awantury na wschodzie. To jest to, co już wyjaśnialiśmy sobie tu przed chwilą wszyscy długo, że z amerykańskiego punktu widzenia, to jest w kultowej książce Koniec historii, mój kultowy, ulubiony fragment, kiedy autor pisze o tym, gdzie są czynniki destabilizacji na świecie, to podaje potencjalny konflikt polsko-litewski. Zapomniane zdanie. To w ogóle jest... I zresztą coś w tym było. Ponieważ była próba, jak to mówi Witautas Landsbergis, zrobienia Karabacha. No, zrobienia Karabacha, dla tych, którzy pamiętają tamten okres, to Gorbaczow, którego ja nie jestem admiratorem i tu często się spieram z różnymi ludźmi o Gorbaczowa. Gorbaczow miał taki sposób, żeby utrzymać imperium, żeby wszędzie, gdzie się da na obrzeżach, zrobić konflikt etniczny. No i on miał też taki sposób, żeby zrobić konflikty etniczne na zachodzie imperium. I jedną z prób była kwestia stworzenia takiego autonomicznego obwodu polskiego na terenie Litwy, co jednocześnie by już na zawsze komplikowało, znaczy budowało konflikt polsko-litewski i komplikowało ustrój Litwy, bo Litwa byłaby małym federacyjnym państewkiem. No i oczywiście tych potencjalnych konfliktów mogło być więcej. Konflikt w Przemyślu o Karmel też tam swoje pokazał. Robię tu tylko zastrzeżenie, że sprawa polityki wobec Polaków na wschodzie tu jest jedną z takich ciekawszych rzeczy, którą myśmy dzisiaj pominęli. I tam oczywiście są dwa czynniki. Pierwszy, autentyczny, że był taki problem, że tam przetrwali Polacy, oni na coś czekali i jakoś trzeba było na to odpowiedzieć. I drugi, faktyczny, że była próba ostrej instrumentalizacji tych Polaków przez KGB. I z tego się do dzisiaj nie możemy wyplątać, bo to się działo jakby równolegle te dwa procesy. No i teraz główny nurt uważał, solidarnościowy, że nie można do tego wszystkiego dopuścić, ponieważ jeżeli się do tego dopuści, to będzie oznaczało, że Polska znowu jest niekompatybilna do Zachodu, że nikt nie będzie chciał wprowadzać na Zachód państwa, które ma jakieś konflikty graniczne, więc tutaj nie było różnicy, jeśli chodzi o granice. Natomiast jak prowadzić politykę wobec rozpadającej się Rosji, znaczy Związku Sowieckiego, tu były różnice. Jeżeli chodzi o
siły solidarnościowe, już wtedy właściwie wszystkie liczące się, i tu faktycznie wszystkie, chociaż w różnym stopniu radykalizmu, uważano, że należy stawiać na rozpad Związku Sowieckiego, chociaż różny był na przykład stosunek do Rosji, do samej Rosji był różny stosunek. To musiałbym długo, bo to jest dużo, ta książka jest prawie w połowie o tym, więc nie da się tego tak całkiem streścić. Natomiast oczywiście byli tacy ludzie, którzy uważali, że nie należy się za bardzo mieszać w te wschodnie sprawy, tylko założyć, że Związek Sowiecki przetrwa, że będzie jakoś inaczej wyglądał, no i z tym Związkiem Sowieckim się dogadać. W pewnym sensie taką osobą był Krzysztof Skubiszewski. Dlatego, że paradoks tego początku polegał na tym, że w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, jeśli chodzi o sprawy wschodnie, znalazł się człowiek, który miał takie przetransformowane poglądy neoendeckie. Był przeciwny bliskiej współpracy z Litwą, przeciwny bliskiej współpracy z Ukrainą. W pierwszych miesiącach przyjął założenie, że Związek Sowiecki w zasadzie przetrwa, chociaż on nie był zwolennikiem oczywiście, że przetrwał jako totalitarne państwo. On uważał, że on się przetransformuje, będzie coś innego i nie należy drażnić Moskwy. No więc myślę, że można powiedzieć, że były dwa podejścia. Takie podejście neoprometejskie, reprezentowane przez Obywatelski Klub Parlamentarny, które szczególnie wybuchło ostro w ulubionym przez profesora Cenckiewicza w 90 roku, bo to był przecież jeden z elementów dezawuowania gabinetu Mazowieckiego. Wielkie, ostre, szalenie ostre teksty Przemysława Grajewskiego, Welżurawskiego, to były teksty pisane z pozycji interesu wewnętrznego ekipy, sformowanej już ekipy Wałęsy, w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich. A krytyka gabinetu Mazowieckiego była krytyką prowadzoną z takich pozycji, że gabinet Mazowieckiego nie jest w stanie właściwie odczytać znaku czasu i rozpadającego się Związku Sowieckiego. Czyli ta ekipa skupiona wokół braci Kaczyńskich, popierająca Wałęsę, była w drugiej połowie 90 roku, ja tu lubię naprawdę precyzję, bo to się strasznie szybko wszystko zmieniało, najbardziej jakby taką prometejską, giedroyciowską ekipą. Ekipa skupiona wokół Mazowieckiego musiała szybko zmodyfikować swoje stanowisko, w związku z tym, że sam Skubiszewski je zmodyfikował. Bo w dużym stopniu pod wpływem tej krytyki Skubiszewski złożył wizytę w państwach, w byłych, znaczy jeszcze wówczas republikach sowieckich, zmienił politykę wobec Litwy i przyspieszył działania na rzecz wyprowadzenia wojsk sowieckich. To się wszystko stało w dużym stopniu pod wpływem bardzo ostrej wewnętrznej krytyki, jakiej został poddany latem i jesienią 90 roku, a pierwszą osobą, która go skrytykowała, był oczywiście Jerzy Giedroyć. To się stało już w kwietniu 90 roku. A jeżeli to się zdarzyło w kwietniu 90 roku, to znaczy, że Giedroyć, ponieważ nie miał wtedy jeszcze komputera, na którym mógł to szybko napisać i wydrukować, uznał, że Skubiszewski nie reprezentuje właściwego nurtu w polityce wschodniej, już prawdopodobnie gdzieś na początku marca. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo serdecznie. Jeszcze jest. Ja chciałem coś takiego po IPN-owsku jeszcze powiedzieć na końcu, dobrego o Pawle, bo Paweł jest pierwszym historykiem, który w kontekście właśnie Skubiszewskiego, to trzeba powiedzieć, który go tutaj zlustrował. Po prostu opisał jego współpracę, do kiedy zdjęty z ewidencji. No, powinni ci naprawdę etat w IPN-ie po tym dziękuję, mam gdzie pracować. Ja po prostu jestem historykiem. Kiedy piszę książki historyczne, jestem historykiem i piszę jak jest. Staram się pisać jak jest. Nie każdemu wiadomo się udaje. Tu trzeba być pokornym, mówię zupełnie poważnie. Staram się pisać jak jest, jak było. A no wiadomo, że każdy to filtruje przez też swoje myśli i tak dalej. Chciałem na koniec powiedzieć tylko jedno. Bardzo dziękuję. Nie jest to codzienne spotkanie, żebyśmy się spotkali ze Sławomirem Cenckiewiczem. Na pewno wiele osób było zdziwionych, że ta debata się odbywa. Także dziękuję. No a to jest co innego jednak, nie? Dziękuję bardzo w każdym razie za tę inicjatywę i Rafałowi Dudkiewiczowi i Sławkowi Cenckiewiczowi za to, że się zgodził debatować o mojej książce w IPN-ie.
wiadomo, że nie wszystko w dzisiejszych czasach jest oczywiste, co powinno być oczywiste, także Bóg wam zapłać. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. A z książką... No, no,